Halo, halo, witam was z tej strony, mówi Tybek w kolejnym odcinku. Co to jest tym razem? Król Artur 2. O, tak, intro. Pytanie, czy ta gra będzie lepsza od swojej poprzedniczki King Artur 2 The Role Playing War Game, gdzie w poprzedniej części podczas czytania, że tak powiem, o, gra jest po polsku, okej, pierwszy plus, gdzieś podczas czytania tej części takiej, nazwijmy to, RPG-owej, gra była niesamowicie dobra, bardzo fajna i podobała mi się. O, widzimy, że... Czekaj, czy w dźwięk, muzyka, mowa, rozgrywka. Czy jest tutaj gdzieś włączenie napisów? Dobra, powinna być. Okej, startujemy z grą. Jedynka, tak jak mówię, bo nie mogę skończyć myśli. Moment czytania, wybierania pewnych dróg był mega fajny, człowiek się wczytywał w klimat. Nagle dochodziłeś do momentu, gdzie musiałeś iść na pole bitwy i tam dostawałeś po prostu zimnym wiatrem po twarzy. Sterowanie było totalnie z dupy. Nie wiem czemu niektórych statystyk w grze nie dał się sprawdzić, jak na przykład właśnie życie tego wielkiego ogra, giganta. Praca kamery była tak strasznie masakrytyczna, że nie byłeś w stanie czasami w pewnym momencie widzieć swoich własnych jednostek gdzieś tam pod kamerą, normalnie, nie wiem, pod brodą jakbym je trzymał i to tak naprawdę strasznie, strasznie bolało. Dobra, zacznijmy od prologu. Trywialny, normalny, wymagający, koszmarny, zacznijmy od normalnego. Audio jest niezłe. Menu całe mi się bardzo, bardzo podoba, jest znacznie poprawione. Pytanie, czy poprawili to, co kulało w jedynce, właśnie tą kamerę i ten motyw rozgrywki samej w sobie. Już za moment się przekonamy. Czy mogę coś zdradzić, co będzie w kolejnym... co to jest, przy okazji jak się ta gra wczytuje? Mogę zdradzić, że będzie coś tym razem starszego, bo ta gra jest kupiona razem z Królem Arturem jedynką w jakimś humblu, dosłownie zajdzie za jakieś 5 dolarów. I nie ma napisów! Even before his father, fuck you, nie ma napisów. When you open your eyes, you can't decide whether you're awake or in some kind of dream. Who are you, lost soul? Fajnie, że jest, and why have you crossed into the land of savages? Aha, to jest jakieś pytanie. I'm Septimus Sulla, Roman warlord, and I need to... Nikomu się nie muszę tłumaczyć, tak jest. Your reply merely echoes in the celestial. A genuine leader with pride and spirit. Very promising. But let's see what else. As he speaks, you realize that you know him. Ciskam też z SK, bo to nie ma sensu tłumaczyć. Chodzi o to, że po prostu... A true warlord indeed, who has no qualms with claiming the spoils of war. Coś tam kogoś zabił. Coś o amulecie. Amulet należał do mordercy brata. Nie, do mojego zamordowanego brata, przepraszam. Więc go zabrałem z powrotem. I coś tam uwolniłem miasteczko od najazdu barbarzyńców. I on zaś popieprzy. Yes, indeed. Dobra, coś tam. Szczerze, nie wciąga mnie w ogóle indeed. To. W ogóle mnie nie wciąga. Unbeknownst te obrazki są zbyt when I first bound magic to an object. Co, jestem martwy? An object. You have been mortal. Much has happened since you marched. While you were fighting the Emperor Falls. Your family, you have lost much. But you may yet save some of what you have. Very good. You have all your suffering. This is what will happen. Problem jest to, że gra miała być podobno po polsku, a nie ma. But first, dobra. Tura wiosna. Co się dzieje? Idę hipkiem. Sulowie. On your way home, you meet. Czemu gra jest spolszczona tylko w takim chujowym? What the fuck? Po co tłumaczyć grę, gdzie tłumaczone są tylko menusy? Ta gra jest ze Steama. Teraz ściszymy to wszystko troszkę, bo... Greetings, my king. Dobra, jestem tym typem. Mogę się jakoś poruszać? Wioska konnych. Miasto konnych. Kliknij lewy wszystkim, aby zobaczyć cele, no. Super, całość po angielsku. Ja wiem, ale jak gra miała być po polsku, to powinno być po polsku. To jest okno celów, super. I tylko podpowiedzi są. Ready to serve. Kliknijmy przyciskiem. Dobra, wybrałem armię. Logacje zdania, no. Dobra, idziemy na nich. Go. No, rusz się.
No, klikłem i co? O mój Boże. Dobra, gra jest, ma znaczne poprawki co do poprzedniej, ale widzę, że sporo rzeczy kuleje. Armia niewolników. To jest złe w takich grach, czyli miliard jednostek. Znacznie lepiej byłoby na przykład sobie poobcinać te zera we wszystkich jednostkach i żeby one symulowały pewną ilość nich, nie? I wtedy jest bardziej czytelna gra i naprawdę gra się lepiej. To jest bezsensowny mój zabieg, szczególnie na samym początku. Jesteś na starcie ponad 300 jednostek, więcej kurwa, nawet 500 jednostek. Albo nawet 1000. I kupa, nie? Nie wiecie co z tym zrobić. Trochę to jest słabe. Ale cóż, no. Zobaczymy jak z walką, czy jednak się coś poprawiło co do pierwszej części, gdzie to była totalna kupa. Tu widzę, że tamten tryb mi się bardziej podobał, że miałem trzech bohaterów i tam coś... taki do czytania, ten... Tu widzę, że prosi na łatwiznę, że koleś mi czyta, no ale co z tego jak czyta trochę słabo jest... W ogóle mnie nie wciąga już ten taki klimat... RPGowy. Dobra, jest pole. Widać, że jest graficznie znacznie lepiej. Milsza trawa dla oka, jakieś pomniki. No jest kamerą w ogóle na całe pole. Pomnik z jakąś gębą. Nie, armia przeciwnika to jest chyba. Dobra, wciskam escape. Witaj w swojej pierwszej bitwie w grze Król Artur 2. Jest to twój pierwszy kontakt z tą serią. Dobra, zamknij. I patrzcie jak kamera się zaczyna. Mam rozstawiać jednostki i mam rzut widokiem po prostu kurwa we wschód słońca. Po co? Żebym się nim napawał? Bez sensu, totalnie bez sensu. I co teraz? Własne mogę ruszać. Jak mam nachylić kamerę? W dół. Jak mam nachylić kamerę w dół? Trzymam left. Aha, okej. Okay. Na rolce... Oh my god, jak to działa źle. Kurwa, wcisłem, że kończę rozstawanie, okej. Okay. Jak mam nachylić kamerę w dół? Oh my god, czemu ta gra nic nie tłumaczy? What the fuck? Przewodnik. Nie chcę tego przewodnika. Opcje. Sterowanie. Kamera w lewo, prawo. Kamery w prawo, w lewo, w tył, przód. Prędkość obrotu kamery. Kamery w dół i górę. Z i X. Nie o coś takiego mi chodziło. Nachylenie jak mam zmienić. Ja pierdolę. Obrót CV jeszcze jest. O, CV. Super. Tylko to jest tak nienaturalne. Jezus Maria. To powinno być wszystko na myszce. Trzymam prawej, przesuwam kamerą. Ja pierdolę. Tragedia, dobra, co mam zrobić teraz? Zaznaczę wszystkie jednostki. Dobra, ruszam jednostkami. No, widzę, że ktoś nie był mistrzem organizacji sterowania w tej grze. Tragedia. Jeżeli się tworzy jakąkolwiek grę strategiczną, podstawową rzeczą podczas niej jest wytworzenie jak najbardziej intuicyjnego sterowania. Kamerą, ponieważ jeżeli macie grę strategiczną, to na pewno się wiąże ze sporą ilością jednostek i robieniu kilku rzeczy naraz, multitaskingiem. Do tego musicie mieć bezbłędną kamerę, żeby najeżdżała wam dokładnie w te punkty, które chcecie, dokładnie wybierała te jednostki, które chcecie, a nie, że ja dopiero muszę sprawdzać w opcjach, jak obracać kamerą. No pierwszy raz w życiu zdarza mi się, że muszę kamerą w dół i na dół zmieniać na kurwa C i V, a na Z i X w ogóle jest jakieś góra dół, co jest tak nienaturalne. Rolką można, ale rolka widzę, że już jest tak wyważona, że to też jest kupa. Prawo, lewo, o prawo, patrzcie, dół, góra nie mogę zmienić ekranu, nie? Tylko się przesadza przód, tył i tu lewo, prawo. Tragedia, tragedia. A mój Boże. Dobra, gdzie jest jakieś przyspieszenie czasu? Będziemy 3 dni szli tam. Tu jest plus jakiś. Jak tam wybieranie bohaterów? Czy coś się polepszyło? Jakoś... Nie, tragedia. Dobra, zaczęli się coś zmieniać, bohaterowie. O, mój bohater ma na nich wpływ jakiś, ten Septimus. Czemu wy się rozpadliście? Idźcie dalej. Go, go! Nie ogarniam, czemu oni nagle wybiegli i zaczęli się rozpraszać. Casting a spell. Your magic shield is under normal strength. A spell has wyjebał mi czymś. Gdzie są łucznicy? Tu są łucznicy. Strzelajcie w nich tu. Gdzie jest odgłos walki, ja się pytam. Strzelajcie w tych. Brońcie ich od tej strony. Ej, ej, ej. Fire!
Jest typowy efekt walki, czyli nie wiadomo kto się z kim bije, dlaczego, po co, na co i z której strony. Jakiś czar jest kastowany. Czemu ja nie mogę jakichś czarów strzelać? Jakieś ochrony tu mam. The enemy has cast a spell. Patrzcie, patrzcie, jaka to jest tragedia z tą kamerą. Może to może ściszyłem trochę grę, no ale bez przesady, ściszyłem ją o 10%. A spell was cast. Łucznicy, uciekajcie. Wy tam strzelać w nich wszystkich. Zajebiście, piorunami we mnie strzela. No kurwa ma... O co chodzi w ogóle? Prolog. Widzę, że dobry tutorial. Mogę przełączać na dystans i wręcz. A spell has been cast. Dobra, wręcz i napierdalać w nich. Strzelać tam, proszę bardzo. The enemy has cast. O my god, ustawienia teraz strategiczne jakieś. Jakieś czary se puszczają, nie, spoko. Your unit is going to die. Your unit is going to die. Tragiczny jest ten Król Artur, już się nie dziwię, czemu w niego nie grałem. Nawet się staram tutaj nawet nie przybliżać gdzie kamerą, bo przecież... A spell was cast. Patrzcie. Przyzwyczajony człowiek jest, że na rolce przybliża do przodu, tam gdzie kamera patrzy, a on leci góra-dół i taki chuj. Jeszcze ta rolka jest tak źle wyważona, że muszę jakieś... Czekajcie, nie? Jak mam przy... Nie, tragedia. Tragedia. Po jednej walce mam dość, nie? Mam po prostu dość. Błogosławieństwo, typ aktywny. Nie wiem, czy puściłem to, czy co? A spell was cast. Znowu jakiś piorun we mnie strzela. Tu mogę zapewnić sobie błogosławieństwo. Ej, oni tu słyszycie z kimś walczą. Nawalać w nich. W ogóle zero, nie wiem, nie czuję się jakoś związany z jednostkami, z bohaterami, niczym. A, po prostu zwycięstwo. Straszna kupa ta gra, nie, naprawdę. Król Artur, słabiutko, jeszcze raz słabiutko. Chyba dołączałem tą grę do CD Action niedawno, z miesiąc temu, z dwa. No co mam powiedzieć, no nie polecam niestety. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku, co to jest. Ja już nie mam ochoty wracać w żaden sposób do tej gry. Trzymajcie się, hej.